Witajcie. Już dawno temu chciałem nagrać to dzieło w całości, jednak po kilku stronach zauważyłem, że nie jest to książka do odsłuchania, gdyż, aby móc w pełni zapoznać się z treścią tego dzieła, trzeba ten tekst po prostu widzieć. Trzeba na niego patrzeć, i to bardzo uważnie patrzeć, bardzo uważnie przeglądać. Ale jako, że jest to dzieło ogromnie, ogromnie ciekawe, a wręcz fascynujące, postanowiłem, że spróbuję je przybliżyć. Odciutując wybrane fragmenty, a więc zapraszam serdecznie do odsłuchania tych 24 fragmentów z dzieła Franciszka Olechnowicza, wydanego w roku 1869 dzieła pod tytułem Filozofia sławiano-celtycka. Fragmenty z tomu pierwszego. Fragment pierwszy. Weźmy miana. Vinida czy Vinita, Absinia i Nubia, a ujrzymy, że one są Europa, a chcąc się przeświadczyć, dość napisać je sanskrytu literami i przetłumaczyć. Miana Polak, Polab, Lechita, Ant, wiemy, że są polskimi, lecz musimy wiedzieć, że one sanskryckimi niegdyś były. To jest mowa polska o sześć tysięcy lat wstecz, sanskrycką była. Była mową pierwotnego ludu na ziemi pustej, który i siebie i ziemię zwał jednym mianem Si, czyli matka ziemia Sisi, si. cici, czyli si plus si, czyli matka, a miano ojca było ra, które zlane w jedno dały rsi, źle czytane rsi. To si plus ra równa się Ra plus si, bo czy powiemy matka plus ojciec, czy ojciec plus matka, wartości miana nie zmienimy. A miano ra plus si, czytane przez historyka w epoce, gdy lud zaborczy już znaczenia tych mian nie rozumiał, pisało się isra. Grek wykręcił osira, Osiris. W mianie tem leży miano matki si i ojca ra, czyli Ziemia plus słońce, a przez nieświadomych powstało Osir, ojciec Isis matka, czyli bóg i bogini. Si plus ra wyrażają lud, który widział się być synem ziemi i słońca, i przed tymi to rodzicami świętymi ludy kolano gieły, przechowując ich miano rsi, rsi, i on to w księgach weda nosi miano. Lud święty, lud poetów, autorowie ksiąg Weda, które uczą, że siedm rsi w każdej stronie świata zaludniło ziemię. Oto jest początek historii polskiej. A gdy czytamy o stworzeniach świata, wiedzmy, że wiele tysięcy lat zbiegło bytu ludu rsi, nim bogowie zaborce podbijając ten lud zaczęli sobie swoje światy tworzyć. Dzieje to mówią, używając wyrażeń mitycznych dla wyrażenia pierwszych feudalnych monarchii, których władcy tytułowali się bogami. Fragment drugi. Wreszcie czytajmy miano przepiórka po sanskrycku: Pa plus rsza plus parka, czyli ziemia, schronienie, rsi, świetnych, świętych, czyli Rszaba, czyli Byk Świetny, czyli Osiris. Rtagosta, czyli Radagast. Tym porządkiem coraz bliżej historię polską poznajemy, ucząc się znaczenia mitów polskich, które tyle tylko o swej świętości i męczeństwie w niewoli egipskiej mówią, o ile zrozumiemy, co znaczą promienie w koło głowy lew i nagie plenea, czyli na lenea, nałęcz, koście, widocznie przez hebro greckiego aresa, czyli starego lwa, ogryzione. Jest to lew niebieski, amon, ra z hebrajskiego, ar plus man, zrobione i właściwie przez Persów fariman czytane. Równa się parskiemu anromainio, czyli polski diabeł, a sanskryckie dio plus Bala, czyli Syn Boży, którego historycy hebrajscy chcą aniołem Żydem, a lud święty diabłem bezbożnym buntowniczym królem. Historykom tym zdało się, że w ciemne grają, że więcej historyków nie ma i nikt nigdy nie pozna się na tem. Nie Nieświadomi, że Grecy ze swym Herkulesem, Edda ze swym Odinem i Aunchuriami. Polacy ze swymi mitami to matectwo ze szczętem wywrócą i wyświecą, i diabeł diabłem, a święty świętym zostaną, że nie ma środka mitom polskim zedrzeć promienie z głowy, lub plenea tę prawdę świętą zgłuszyć i zaprzeczyć, tem bardziej, że poczucia swej prawości nie stracił, a dziejów świętych swych przodków nie skaził bałwochwalstwem. Historycy chcieliby mu zedrzeć te promienie, lecz dopóki ród ludzki czytać umieć będzie, a tym bardziej myśleć, zedrzeć się nie dadzą. Jest to spuścizna święta, spuścizna historyczna, równie jak miano Lechita, czyli Loka Akita, czyli świat pusty, mówiące: Jestem ojcem ludów świętym, jestem Rsi, Sira. Isra, który zaludniłem ziemię. I księgi Weda, czyli Rsi, świadczą, że siedem Rsi w każdej stronie świata zaludniło ziemię. Lud święty mieszkał w niebie, sanskryckie naba, z którego wypędził zdobywca bezmyślny bałwochwalca lew. Lwem niebieskim się zwał i w Zodiaku mieścił. Fragment trzeci. Dowody. W przypisku historii polskiej wagi znajdujemy dwa wyrazy: horsza i moksza, czyli ha, hu plus rsza plus om plus ksha, czyli ofiara zabita plus rsi plus święty plus wygnanie. Baczmy. Pomniki Egiptu czytają się od pół wieku, a wyrazy horsza i moksza. Tysiące lat niezrozumiałe dla historyków w historii polskiej leżą. I co mówią? Fragment czwarty. Co mówi, że historii, nie historii hebrajskiej i greckiej, ale ze sławieńskich mitów, uczyć się należy przy pomocy Awesty, Wedy i Eddy. Otwory przebywające jezioro są myszami ścigającymi na gople popiela. Ten popiel jest pipi skrócone z pipicha plus ala lub ula, czyli brzemienna matka, czyli rsi plus picha, a czeska żipa rsi plus pa, w którym pa równa się picha, pipicha i Pichaelu, czyli picha plus kela, czyli brzemienna przepiórka, to jest sylwia. To zaś pichaelu na tablicach iguvium zwanych znajdujemy. Napis wiernie, znak zapytania, przez uczonych germańskich tłumaczony. Italia jako Sicilia, czyli zizilia, równa się eta plus lia, jeleń. Owca, zbieg, którego Herkules łowi. Etalia, w nawiesie etolia, to na plus etolia, czyli Anatolia. Fragment piąty. Niewiasta uchodziła. Potwory jezioro przebywały, a dościgana rzuciła swój warkocz za siebie – Rozwinął się las z warkocza, w którym ślad potwory zagubiły, i tu płód wydała. Miejscem tem jest gnezno, czyli gana plus zani, czyli nadludzka kobieta ziemia, w nawiesie na, czyli ganesa. I ta nadludzka kobieta jest rzepichą, której męża świętego. Ahuramasty, piasta niżej poznamy jako świetnego byka Rszaba, czyli Rszaba, czy Sarbate, jednego z siedmiu świętych, siedm Rsi, otaczających tron Ahuramasty, bezwzględnego Boga dobra, kochaj bliźniego nad siebie samego. Ten zaś Ahuramasta jest angramatem tajemniczym. Złożonym z symbolów wyrażających miano ludu i filozofię jego, także miano samo zawiera historię ludu, wobec której badania Renan całą wartość stracą. Dodamy, że symbole po sanskrycku czytać trzeba, czytając zaś po polsku znajdziemy sarmat plus mazur plus rama plus most. Mość równa się masta, czyli om plus sata, czyli myśl święta, a tym samym myśl świata. I tym porządkiem świętego piasta i świętą rzepichę, co uszła hańby potworów, znajdujemy. Stąd łatwo widzieć, że Zendawesta jest czystą historią sarmatopolską i że tam, a nie w Herodotach lub Teopompach szukać mamy, Biorąc za przewodnika mity polskie, których charakterem są promienie około głowy, godne, aby świat je poznał. Fragment szósty. A Rshi to lud poetów, czy azjackich, czy afrykańskich. I księga Edda mówi, że kawasar. Ujarzmiony byk, zakładnik pokoju Wanów z Odinem jako mędrzec, znał runy. Księgi Tora lub Kinów, Kani, czyli dziewa, hena, mała przepiórka egipska, zwą pisarzami, a księgi Weda lud Rszy, zwą ludem poetów, to jest wynalazek pisma, należy do pierwotnego sławieńskiego ludu. Po wytępieniu pierwotnego ludu w Afryce staje rasa Zi lub Ci plus Han, czyli Isidy zabójca, cygan ze swym brutalskiem mianem Punchacjan, czyli penis, protoplasta, żydów, Greków, Rzymian i Germanów. Herkules i Hermes, którzy o piśmie niezdolni pomyśleć byli, a tem mniej ojcowie ich bogi. Fragment siódmy. Jemioła druidów, którą Bóg Log dał Hadurowi dla zabicia Baldura. Druidowie jako kapłani wyrażają czcicieli pamięci pierwotnego drzewa życia, dębu, w którego wrózł Osiris i pasożytu jemioły, guj hebrajskie guj to niewierny, czyli bogów wali pod drzewem mieszkających. Miano druid równa się dru plus ta, czyli drzewo plus ziemia od wszystkich ludów, czczona i czczoną być musiała, a druidowie są koridwem galów. Fragment ósmy. Jemioła przeto jest mitem pasożytu hebro-greko-germanów, wyrosłym na sławiańskim drzewie, dąb. I to miano polskie całe zadanie rozwiązuje. Dąb, czyli da plus amba równa się Etiopia, habisynia, gory amba, czyli da plus jambu, czyli gambia, czyli go plus amba, czyli senegal, czyli senna plus gola, rut goli brachmanki, czyli diup, czyli ta plus pija, czyli dąb, osiris, czyli morze, jam plus bu, ziemia, czyli wyspa, na której drzewo życia rosło, Afryka, delta Nilu ze swem Bumbaste. Chcąc widzieć rozwój tego lasu, trzeba przypomnieć sobie las, co rozwinął się z warkocza uciekającej przed potworami niewiasty żelazny las wali i polskiego żelaznego wilka, którego jako pancernych znajdujemy Lachi, Wilk Odina, syn Loka. Fragment dziewiąty Matką Owcy Urana jest Avi, czyli matka owiec, a Winiki, czyli Polac, równa się Avi plus nitia, czyli owca odwieczna, której miano w mianach da plus wina, czyli wini plus da, VINETA i vandea znajdujemy. Miana te są, że tak powiem, dokumentami niezbitemi własności sławiańskiej, nie germańskiej, i Germanie na ziemi między Dwiną, Winetą, niegdyś nad Bałtykiem, Wenecją i Wandeą chcą swe ziemię pokazać. Wszak Ziemia obiecana nie była ich własnością, a cóż o Europie mówić? I toż samo Tacyt tymże Germanom mówi Clasibus Advebantur. Lew ar ziemię owiec swą własnością zowie ten sam lew, któremu Bóg Ojciec Ra ziemię przeobiecał i on to lud bezbronny jako bohater od starca do dziecka wytępiwszy posiadł. Dziś w Europie ta filozofia azjacka sławiano celtów nie przekona. I tak owce jak cielce stają z bronią w ręku i nie czują się być obowiązani do wiary, że i Europa jest ziemią obiecaną. Gotlandia byłaby germańską gdyby nie była na ziemi winidów położona a Vinidinaxa na skandinaw przemianowaną nie była bo dość miano skandinaw od prawej przeczytać a znajdziemy winidi plus naxa czyli avi plus nitia plus naxa czyli owiec odwiecznych mieszkanie dania czyli ta Plus ni plus a, czyli ziemia rybaków, nie lwa, ziemia Sici, a Edda świadczy, że bogowie sieć po raz pierwszy w ognisku Loka zobaczyli i wyplutłszy taką samą samego Loka, Lokakita, czyli Lechita, ułowili. Fragment dziesiąty. Nigdy cywilizacja i geniusz germański z geniuszem Hebrów nie dadzą się porównać, acz źródło obu ludów jest jedno i to samo. Że Sławianie mówili sanskrycką mową, to widoczne, lecz z jaką mową Germanie i Hebry do Europy przyszli, to powiedzieć trudno, acz wszystkie imiona własne eddy po hebrajsku, gdy sławiańskie po sanskrycku czytać trzeba. Fragment 11. Mowa zaś tam, przyniesiona do Europy, do ludu mówiącego sławiano europejską mową, dała germańską mowę. Mowa grecka jest sławiańską w gruncie, to dawno dowiedziono. Mowa sławian w Grecji, dzisiejszej Italii i Polsce nie mogła być bez cech miejscowości, równie jak mowa zdobywczej Arii, a kombinacja dialektów sławiańskich i aryjskich. Dała tyle różnic, ile jest dialektów afrykańsko-azjackich. Polacy mówią rzecz prosta, wyrobioną wielkiej matki Pi, czyli Pichi, Pigi, mową, czego zaprzeczyć nie można. Do tej Pichi przyszedł mąż Jazad, Jast, Gast, Rada Gast, czyli Bóg Ahura Masta. Ahura Masta, ten, czyli masta, mość wyszedł z Parsji, ta zaś Parsja była pia plus Rsi, co mówi w Etiopii ziemi pi, w Egipcie ziemi mazur, w Parsji ziemi pia plus Rsi, w Europie ziemi pi plus Parsi mówiono mową polską, nie tą co dziś, a sanskrycką. Tego wszyscy uczeni germańscy nie złamią. Fragment XII. I Edda przez usta Odina nauczcie bogów u Oegirsa. dreka Edda już wyrzuca bogu Lok, Lach, że on był ośm dni pod ziemią, osiem tysięcy lat w Europie, a rodzi się z krowy. Wyrzuty te robi Bóg obrażony tem, że go zuchwały Lach. Śmiał nazwać bezdomnym włóczęgą. Gdyby uczony Hilferding umiał mity czytać, byłby bez trudu od Eddy się dowiedział, że ten lok jest lechitą w domu, a Germanie są bezdomnymi włóczęgami i nie bredziłby uczenie, że Litwini i Sławianie ostatni z kolebki azjackiej wyszli. Bo co nadadzą tomy fałszów, które czterema wierszami Eddy wniwecz obrócić, a całą bibliotekę filozofii germańskiej, czysto umowej, jednym aksjomatem pogańskich Polaków, kochaj bliźniego nad siebie samego do zera sprowadzić można. A postawiwszy w należytym świetle dzieje Polski, dodawszy wynalazek run, Kopernika, Mickiewicza, czysta typografii z XVII wieku, a światło europejskie, Zostanie kadzidłem samemu li sobie. Fragment trzynasty. My pokazaliśmy różnice poglądów, niegdyś rabinicznego, dziś germańskiego, na dzieje historyczne, i jaką rolę gra przymiotnik prawdziwy, użyty dla zrobienia chaosu i jako pył dla rzucenia Europie w oczy. Hilferding, niezupełnie obcy tej sztuce, i on znajduje, że pierwotni Arie mieli pojęcie wewnętrzne prawdziwego boga zwanego Devas. Nie objaśnia tylko, dlaczego to Devas, ten bóg prawdziwy, od prawej daje Svet, a Skandinaw od prawej daje Vinidy plus Naksza, czyli Vinidów mieszkanie. I dopiero w tym mieszkaniu jest mieszkanie Gotlandia. Nadto nie objaśnia, dlaczego gdy Germanie Aria znali Boga pod mianem Devas, zmienili na God, a z sanskryckiego Devas zrobiło się Svet, a wtem Svet, Suecia, jako Devas, znalazło się God plus Land, czyli Boża Ziemia. Zagadka etymologiczna nie lada, co dziwniejsza, że Skandinaw równa się Vinidi Naksha, czy nie można by tę zagadkę rozwiązać tak? Pierwotny lud europejski, sławiański, przybyły od Kaukazu, zwący się Vinidi, Vineti, Venedi, Vendi, Vandei, a właściwie Avi plus Nitia, czyli owca odwieczna, mieszkał na ziemi Vinidi plus Naxa i mianował się Devas, a Devas znaczyło Osiris. Protoplasta afrykańsko-azjatyckiego ludu, bóg, któremu świątynię budowano. Lecz gdy przyszedł Odin, bóg aryjski ze świnią głową, lepszy od Devasa, Vinidi przemianował na Skandynaw, Devas na Svet. Fragment XIV Lecz jak sanskryt dowodzi, że Vinidi winidów Winidów ziemią była, tak przemianowanie dowodzi, że Aria nie Aria lwy, a odincy świnie z gniazda Aria to jest warachi Dzik, tam przyszli jako bogowie czy synowie bogini świni, prośnej, przez Małpę Kijem z Egiptu wygnanej. Chcąc tę Arię poznać, musimy wiedzieć, że jej właściwym gniazdem były egipskie Teby, na ziemię świętego ludu Rsi założone. Teby są. Ta plus ba, czyli ziemia od wszystkich ludów, czczona plus promień, to jest promienie, któremi głowy mitycznych bogów ozdobione, a tłumaczenie miana, acz długie, jednak wierne. W tych Tebach był Bóg Ra, protoprasta Ari, Amon Ra, a hebrajskie lew plus niebo, uczące, że Aria ma coś. Hebrajskiego, a że księgi Weda, Lut, Rsi z Wą świętym, a Ta plus Ba równa się Ziemia Święta, a lud Rsi równa się Sławianie, równa się Rszaba, równa się Byk plus Promin, czyli oziris, Si, Sisi, czyli Isis, czyli Ziemia plus Ra, czyli Promin, czyli Si plus Ra, czyli Isis plus Osiris, czyli Ra plus Si, czyli Rsi, czyli Sławianie, czyli Sila plus Avi, Slawi, czyli mieszkanie, Siolo, Sioło plus Matka Owiec, Vi, Avi plus Sla, Sila, czyli Wisla, Wisła. Twierdzimy przed to, że ziemia tebańska była ziemią owiec, których mieszkaniem europejskim były wisła, dwiny, wineta nad Bałtykiem i Skandynawia. Fragment 15. I dawaz być musiało dawasa, czyli da plus basa, czyli ziemia plus świecąca, oświecona to jest. Ziemia ludu mającego bogów z promieniami około głowy, a właściwie ziemia ludu mającego za przodka Osirisa, a właściwie jeszcze człowiek mający za przodka pierwszego człowieka, a syna słońca Ara i matki ziemi Sa, czyli lud mający wiedzę swej pierwotności, wyrażający ją promieniami słońca około głów swych przodków. Lud ten zwał ziemię światem pustym niezamieszkałym kamieniem a właściwie k plus ma plus na kuman czyli loka plus akita czyli la plus k plus ta czyli lechita la równa się si bowiem tak jedno jak drugie równa się matka alla czyli sisi isis odwrócone a w obu jeden i ten sam symbol powtarza się: la plus la, si plus si. K równa się źródło, czyli woda, a w mitycznym znaczeniu potomstwo, lecz potomstwo Ziemi pierwszej matki. Ta równa się Ziemia, lecz to ta, wymawiane da, równa się Ziemia, skąd la plus k plus ta, lechita równa się Ziemia plus Ziemia, plus Ziemia. Fragment 16. Sata Uma i mamy miano ludu, Uma Loka. Miano Ziemi, Sata plus Uma, czyli Ziemia Święta, a podstawiwszy za Sata Uma, ta równa się Ziemia od wszystkich ludów, czczona znajdziemy loka plus ta, czyli lekita, lechita, a to ha równa się ka, czyli ka plus ina, czyli kin, czyli ka jako miano plus ina przymiot daje tytuł świetny, święty. Stąd, czy powiemy lokata czy lechita, satoma, umaloka, będą to wyrazy równoznaczne jako miano, a różne, gdy wyrażają stan historyczny ludu: Satoma, czyli lud wytępiony, kin, czyli lud wytępiony, umloka, czyli sata plus uma, czyli lud wytępiony, a że Satoma jako lud wytępiony, go plus mra równa się mr plus ga, czyli jeleń równa się eta plus pia, czyli Etiopia. A ta pia jest mitem polskim. Mamy więc lud pierwotny, Lechita i Pia i Arie. Fragment 17. Najtępsza i najdrapieżniejsza, którą historycy hebrajscy chcą zrobić świętą, robiąc grzesznym lud święty, a historycy germańscy chcą zrobić mądrą, robiąc sławian głupimi i oto historia Hilferdinga. Stąd łatwo widzieć tę rasę zdobywczą, którą Grecy robią bohaterską, Hebry świętą, a Germanie mądrą, co daje klucz do zrozumienia do historycznych dziejów i wszystkich mitów. Poznaliśmy wyżej mit ogólny, drzewo świata otoczone wężem podgryzającym korzenie jego, a tu już jasno widzimy, że tym drzewem są jeleń, byk, koń, wielbłąd. Lud jednoplemienny Lechitów, od Etiopii do Kremli rozciągnięty, ogarniający wielkie Sławian plemię. Drzewo świata. Fragment osiemnasty. Światowicz swymi czterema twarzami mówi, siedm rsi w każdej stronie świata zaludniło ziemię, więc to mit pierwotnego ludu. Svan to jest Civanta. Civun, urzędnik ludowy, a jako takie już można zrozumieć cewy, cewki źdźbła. Ża ja plus ci plus Bla równa się Ża ja plus Cibela plus Anti równa się Antowie, Civi, czyli wiązka trawy w ręku Ozirisa, rodzina pierwotna. Chorsza maluli na ziemi Kalbacji. To Ci równa się si, cici, sisi, isis, a civanta przechodzi w siwianta i Civi plus anta równa się wiązeczka trawy, mityczne wyrażenie rodziny. Civi plus anta, czyli szczęśliwa, błogosławiona rodzina Ra. Słońce Osiris plus si. Isis równa się sfara plus znicz. Sfarożyc, czyli niebo plus kobieta plus wstyd. Miano Anta, SW plus Anta, przeszło w miano ludu Antowie, Polacy, a miano to Avita, Sfanto plus Wit równa się Avi, owca plus Ta, ziemia od wszystkich ludów czczona. Stąd Avi plus Ta równa się Pia plus Loka, czyli... Świat pia, to jest cycy, czyli si plus ba plus ala, czyli cyca, promienna matka, czyli cibela, ziemia maluli, czyli uma luli, lele, czyli miasto lele, czyli lu plus uma, czyli loma, czyli lomasa, czyli loma plus si, ci, za, ża, czyli łomża, barana matka, czyli Pia plus loca, czyli Pia plus ala pile, kochanka Omfalie, kochanka Heraklesa, czyli dolny Egipt, czyli Mazur. To Ciwi zostało w mianach Civan, Wiece. Polskie niezrozumiałe lelum równa się Lele plus uma, czyli Ma plus Luli, czyli Syn Horszy, Chorus i Izis, czyli Polak. Egipt, Mazur, Pia plus Lele plus Uma, Polelum czyli Etiopia, Ziemia Lele. Tu widzimy, że mity polskie kontrolują się z egipskimi. Fragment dziewiętnasty. Miana zaś Polak, Lechita, Sarmata, Sławianin, Serb, Słowak, Orsi, Orsi, Rus, Czech, Wal, Gal, Celt już wcale co innego mówią. Miano Boi już jest via, avia sanskryckie, avi, czyli owca, czyli avi plus nitia, owca odwieczna, viniti. Nigdy człowieka, a tym bardziej lud, nie nosił bezmyślnego miana. W miastach rzek, jezior, gór, miejscowości leży myśl człowieka. Umiejmy ją tylko czytać, a niechybnie historię przeczytamy. Gdy przeczytaliśmy miana hebr, grek i german, czytaliśmy inne, polak. W mianie tem leżą l plus k. Rzecz dowiedziona, że mowa sławieńska jest sanskrycką i l plus k czytamy loka, czyli świat, gdzie kontrola edda mówi lok. Fragment 20. Podaniowe święto Kupajły przy ogniu, czyli palenia rudej krowy, którą wraz z koniem i synami Sagara, Bóg Wisznu, Awi plus Sena, czyli Abyssinia, spalił. To jest ruda krowa, koń Pili, Przybysze od Bosforu zamieszkali nad Dnieprem i przybysze do nich od Kaukazu. Synowie Sagara zniknęli w Winidach, to jest w Afryce. Europie mającej rzeki Żolibę, Niger, Żława, czyli Sala plus Avi, sanskryckie woda owiec, czyli Awi plus Sala, czyli Wisła, czyli Salawi, czyli Slawi, czyli Sławianie. Tu wyrażenia mian zbyt wiele tracą, że nie możemy je, dla braku czcionek, sanskryckimi literami pisać. Czytelnik bowiem widziałby je z całą dokładnością, a konieczną. Miano sarmata jest właściwie sanskryckie asarmata, czyli asrama plus ta, czyli rodu, który się oddzielił ziemią. Jest to byk rszaba, czyli rsza, a razem arusza, koń z dodaniem ba, czyli promień światła a ten promień robi Sri Sari plus Mati, czyli pełna doniosła myśl, czyli para plus Mati, świetna myśl Prometeus i tęto myśl, kochaj bliźniego nad siebie samego, promienie około głów mitycznych figur polskich wyrażają. Teraz zrozumieć można, kto są Azwini, Mahabaraty, dwóch sławnych woźniców końmi, Którzy ulubieńcowi swemu pedu duip, drzewożycia życia, rigwedy, pija polska igdrasil edda drzewożycia białego konia Europę darowali. Fragment 21 Któren bił wężów, smoka pod górą Wawel. Stąd łatwo widzieć Bersabę Azjacką. Warszawę nad Wisłą i Rasawę w pobliżu Dniepru, Babilon azjatycki i Wawel przy Krakowie, smoka babilońskiego i smoka pod Wawelem, myszy setona, co pogryzły łuków wojowników króla asyryjskiego, sennacheryba, myszy, co pustoszyły pola Pilisati, myszy, co króla ludów, lud pierwotny zjadły. Stąd łatwo wiedzieć, że Księgi Święte Awesta i Vedas są historią sławiańską wierną, gdy pisarze grecy i hebrajscy są fałszerzami dziejów lub o nich nie wiedzą. Fragment 22: Sanskryckie pismo powstało z symbolicznych znaków, stąd łatwość robienia ekwivoków. Stąd olbrzym Hironika Sipu równa się Ka, równa się wisznu, równa się lud złamany. Jak wyżej, lecz prócz tego da się czytać tak: Achi plus Aranaya plus Kasi plus Pu. Puga równa się wąż straszny Kasi opluwał. Tłumaczenie nasze stwierdza Edda, mówiąca o Lachu. Fragment 23. Tym porządkiem człowiek uważał się jako istota powstała z ziemi, wody i światła. Hipoteza i prawda, która wpadłszy w ucho Greków, robiła ich filozofami, acz jako wiedza wytępionych ludów długie wieki być musiała podaniem wobec dzikiego Herkulesa i bogów ojców jego. Tym porządkiem słońcem było wielkim kołodziejem. Macha plus ba plus rta, a szerzące się dzieci jego promieniami. Promienie te zwały się la sanskryckie lala, matka ich A plus dzieci lala, ziemia M. Stąd A plus M, czy O plus M, czy A plus O plus M, czy O plus U plus M równa się om. Om. OM i OUM są najświętszym wyrazem u brahmanów i bez wątpienia u Polaków było, a świadectwem niezłomnym jest polskie TEL plus OM, UM, czyli POLELUM i HORSA. Błogosławione horsza LELUM i POLELUM, żaden lud niemi się nie szczyci. Fragment 24 Pierwotną mową ludów jest mowa Mazurów egipsko-azjatyckich. Jej córą jest sanskryt. Reszta to chaos, z którego wychodzą dzisiejsza etiopska, starogrecka i hebrajska, powstałe z odwracań i przekładni liter, czyli symbolów. Europa jednoplemiennym ludem zaludniona i to wykazaliśmy dostatecznie. Miano ludu jest historią samego historyka, robiącego swe mity. Tu fałszu nie ma. Veneta plus vene plus ta, wenecja, czyli ta plus wina, czyli dwina. Tu fałszu nie ma, czy ta położone przed wana, czy po nim. My temu wana różne znaczenia nadajemy, błąkamy się, lecz tak nie jest vana równa się va plus na czyli avi plus na czyli owiec ziemia czyli aur plus pija, czyli barana ziemia czyli cyca czyli avi plus nitia, czyli owca wieczna lecz to va sanskryckie plus na równa się las i to jest las ozirisa cudownie z trzcin morskich przybrzeżnych powstały Awi plus nita czy neta jest? Wana plus ta, ziemia lasów i dlatego orzec trudno, czy owce przyszły w las, czy las w owce, zda się jednak owce, gdyż w lesie wyląkł się żelazny wilk, którego podanie się przechowało u Polaków.